i rozpoczynamy faktyczne działania zmierzające do tego, żeby rok po roku odczuwać poprawę sytuacji na Sądecczyźnie. Mamy zdiagnozowaną sytuację. Nikt już nie podważa tego, że powietrze jest zanieczyszczone. A przypominam, że jeszcze 4 lata temu nawet w kontaktach ze mną podważano w ogóle sam fakt istnienia zjawiska. Mamy zdiagnozowane także przyczyny. 15% to są zanieczyszczenia spowodowane emisją spalin samochodowych. Taką ciekawostkę podam, że średni wiek pojazdu w Polsce to 13 lat. 15-20% to zanieczyszczenia pochodzące ze spalania śmieci i tutaj wydajemy zdecydowaną wojnę temu zjawisku. Przede wszystkim chcemy walczyć z aprobatą społeczną dla tego zjawiska. Myślę, że tutaj też już następuje to przełamanie w społeczeństwie, wśród mieszkańców. Wiemy, że to jest po prostu karygodne. Pozostałe 60-65% to właśnie ta emisja pochodząca z naszych palenisk. W Nowym Sączu mamy około 4000 takich palenisk. Będzie teraz proces inwentaryzacji, gdzie te paleniska się znajdują i będziemy się starać sukcesywnie redukować ich ilość.